slogan, to jest hasło, które nam jakby przyświeca. Dlaczego? Dlatego, że mamy samochód, który tak naprawdę jest autem międzysegmentowym, a jeszcze bardziej, Agnieszko, bardzo cię proszę po lewej stronie. Był student, była narzeczona, była żona, teraz czas na rodzinę. Tak jest, teraz czas na rodzinę. I ta rodzina już ma pełnowymiarowy, dużego SUV-a, gdzie tak naprawdę pięcioosobowa rodzina z gracją, z radością będzie poruszała się tym samochodem. Szereg naprawdę fantastycznych rozwiązań, nowoczesnych rozwiązań. Od początku, od pasa przedniego, dedykowanego, specjalnie zaprojektowanego, z całym pasem, linią LED-ową, jak i wewnątrz trzy ekrany, każdy dedykowany do innych funkcji, jak również ten sam, to samo podobne rozwiązanie, ale zupełnie inne w wykonaniu, centralny panel z umieszczoną gałką zmiany biegów, jak i bardzo obszerny, duży bagażnik, skórzane fotele, wentylowane, siedmiocalowy ekran, o którym mówiłem, ambientowe oświetlenie wnętrza, klamki, które wysuwają się i chowają zaraz po tym, jak ruszymy. Naprawdę szereg fantastycznych rozwiązań, które dostępne są w markach premium. W środku wygląda naprawdę samochód zacnie, to warto zobaczyć z bliska, ten ekran robi nieprawdopodobne wrażenie, oczywiście wszystkie nowoczesne udogodnienia technologiczne, jak indukcyjna ładowarka, duża ilość schowków, czy też miejsce na kable, to wszystko też oczywiście jest. Dokładnie tak. Dobrze, szanowni Państwo, teraz kilka słów na temat konkurencji. I tutaj, że tak powiem, mamy również bliskiemu memu sercu Sangyonga Torresa skądinąd, ale no niestety w tym porównaniu okazuje się, że troszkę tego czoła trzeba przychylić, prawda? Ale w gwarancji na 10 lat też tutaj nie narzekamy. Natomiast jeżeli chodzi o inne elementy, porównując do innych naszych szanownych konkurentów, zobaczcie Państwo, rzeczywiście pod względem przestrzeni, miejsca, długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi, tam w tych elementach Bike 7 króluje. Jeżeli chodzi o elementy wyposażenia, od pierwszego momentu również tam mamy szereg udogodnień, które u konkurencji trzeba, za które trzeba słono zapłacić. Dlatego to, o czym powiedział Patryk, jesteśmy sami dla siebie wzorcem, który tworzy pewną nową jakość na polskim rynku.